Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Bandura i jestem pracownikiem Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej w Instytucie Bibliograficznym. Tematem mojego dzisiejszego wykładu będą przepisy katalogowania, strefa serii i książki wielotomowe. Na początek definicje. Seria jest to publikacja ciągła, ukazująca się przez nieustalony okres, przeważnie w nieokreślonych odstępach czasu, obejmująca grupę odrębnych publikacji zwartych, numerowanych lub nienumerowanych w obrębie serii, z których każda ma swój własny tytuł, połączonych wspólnym tytułem serii. Seria główna to seria obejmująca jedną lub więcej podserii. Książka wielotomowa to publikacja zwarta składająca się z określonej liczby fizycznie odrębnych części, tzw. tomów, o wspólnym tytule, o których wiadomo, że opublikowano je lub zaplanowano jako całość. Poszczególne tomy mogą mieć indywidualne tytuły, odrębnych autorów, współautorów czy też inne cechy własne. Żadna z pojedynczych części nie jest określona jako najważniejsza. Jeżeli chodzi o kolejność elementów, to w strefie serii książki wielotomowej zależy ona od rodzaju elementów występujących w poszczególnych miejscach w książce. W innych sytuacjach niektóre elementy można podać tylko w strefie uwag. Natomiast podstawowa, wyjściowa kolejność elementów w strefie serii książki wielotomowej to tytuł właściwie serii i książki wielotomowej, następnie oznaczenie odpowiedzialności, następnie ISSN, następnie numeracja związana z serią i książką wielotomową. Jeżeli chodzi o źródła danych, podstawowym źródłem danych dla oznaczania serii i książki wielotomowej jest strona tytułowa. Jeżeli w książce nie ma strony tytułowej serii lub książki wielotomowej, albo na tej stronie brak niektórych elementów oznaczania serii lub książki wielotomowej, przejmuje się z innych miejsc w książce z zachowaniem następującej kolejności źródeł. Strona tytułowa, strona przedtytułowa, okładka, pozostałe części książki. Informacje pochodzące spoza książki ujmuje się w nawiasy kwadratowe. Pola formatu MARC 21 w przypadku strefy serii książki wielotomowej to 490, 800 i 830. Pole 490 zawiera oznaczenie serii dokumentu wielokrotnościowego w formie, w jakiej występuje na publikacji i nieprzeznaczonej do wyszukiwania. W wykładzie bibliograficznym występuje obowiązkowo w połączeniu z odpowiednim polem 800 lub 830, zawierającym tytuł oraz, w razie potrzeby, numerację w formie ujednoliconej i przeznaczonej do wyszukiwania. Pole 490. Przyjrzyjmy się jego strukturze. Jeżeli chodzi o wskaźniki, pierwszy wiąże się z zasadami wyszukiwania serii dokumentu wieloczęściowego. 0 oznacza brak oznaczenia serii albo dokumentu wieloczęściowego w polu 800 bądź 830. Pierwszy wskaźnik 1 natomiast oznacza, że stosuje się deskryptor serii lub dokumentu wieloczęściowego w polu 800 lub 830. W praktyce Biblioteki Narodowej zawsze stosuje się tutaj pierwszy wskaźnik 1. Drugi wskaźnik natomiast zawsze pozostaje niezdefiniowany. I kolejne podpola, w podpolu A oznaczenie serii, w podpolu X ISSN i w podpolu V numeracja. Pole 830 służy do indeksowania tytułu serii. Pole 830 używa się razem z polem 490. Praktycznie zawsze istnieją takie sytuacje, w których pole 830 może wystąpić, natomiast pole 490 nie pojawi się w rekordzie bibliograficznym. Pokażę Państwu później taki przykład. Natomiast zasadniczo pole 830 występuje razem z polem 490. Jego struktura jest następująca. Pierwszy wskaźnik niezdefiniowany. Drugi to liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu. Od 0 do 9. Kolejne podpola. Podpolu A tytuł zgodny z bazą deskryptorów Biblioteki Narodowej. Następnie podpole N oznaczenie części, podpole P nazwa części, podpole X ISSN i podpole V oznaczenie tomu. I tutaj dla Państwa
Przykład serii. Po lewej stronie na fotografii widzicie Państwo stronę przytytułową, która jest zarazem stroną tytułową serii. Tutaj widzimy zapis seria wydawnicza, nowa humanistyka, akronim serii NH i oznaczenie tomu, tom 51. Na fotografii z prawej strony widzicie Państwo w prawym dolnym rogu ISSN. I zobaczmy, jak te dane zostały przejęte do odpowiednich stref w rekordzie bibliograficznym. W polu 490 akronim i tytuł serii NH Nowa Humanistyka. Następnie w podpolu X ISSN. W podpolu V oznaczenie tomu. I w polu 830 tytuł serii zgodny z bazą deskryptorów Biblioteki Narodowej. Następnie w podpolu X ISSN i w podpolu V oznaczenie tomu. Pole 800. Służy ono do indeksowania autora i tytułu cyklu autorskiego. Pole 800 używa się zawsze razem z polem 490. W polu 800 podaje się deskryptor osobowy zgodnie z bazą DBN, ale nie tworzy się deskryptora autor-tytuł, inaczej niż w polu 600. Przyjrzyjmy się strukturze tego pola. Pierwszy wskaźnik dotyczy deskryptora osobowego. 0 oznacza tutaj naturalną kolejność elementów. Pierwszy wskaźnik 1 oznacza nazwę zaczynającą się od nazwiska. Drugi wskaźnik pozostaje niezdefiniowany. I podpola w polu 800, w podpolu A deskryptor osobowy, w podpolu B numeracja związana z deskryptorem, w podpolu C dopowiedzenie, w podpolu D daty związane z deskryptorem, następnie w podpolu T tytuł cyklu i w podpolu V oznaczenie tomu. Tak więc podpola A, B, C i D odnoszą się do deskryptora osobowego w tej sytuacji. Tutaj dla Państwa przykład cyklu autorskiego. Książka Brunona Schulza Sklepy cynamonowe. I widzimy tutaj oznaczenie cyklu autorskiego, dzieła zebrane, tom drugi. Spójrzmy na rekord bibliograficzny. W strefie serii książki wielotomowej, pole 490, tytuł cyklu autorskiego i jego autor. Po tytule cyklu autorskiego dajemy odstęp, prawy ukośnik, odstęp i autor tego cyklu. Następnie w podpolu V oznaczenie tomu i powiązane pole, pole 800. Tutaj w podpolu A, następnie podpole D, to jest deskryptor osobowy. Potem w podpolu T tytuł cyklu autorskiego i w podpolu V oznaczenie tomu. Cykl autorski i seria mogą oczywiście pojawić się jednocześnie w ramach jednej publikacji. Bardzo często z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku komiksów. Tutaj dla Państwa właśnie przykład takiego komiksu. Komiks pod tytułem Mroczny Wszechświat i widzimy tutaj oznaczenie Batman Metal i cały szereg różnych odpowiedzialności. Następnie patrzymy na stronę redakcyjną. Tutaj wśród wielu innych informacji, które tutaj można znaleźć, mniej więcej w środkowej części tej fotografii znajduje się taka informacja: Klub Świata Komiksu, album 1625. A więc, jak Państwo się domyślacie, to będzie nazwa serii. I zobaczmy teraz, jak wygląda to w rekordzie bibliograficznym. Strefa serii. Pole 490, tytuł cyklu autorskiego, jego autor i oznaczenie tomu. Więc Batman Metal to cykl autorski Scotta Snydera. Następnie w kolejnym polu 490, tytuł serii i oznaczenie tomu. Klub Świata Komiksu, album 1625. Następnie pole 800,
deskryptor osobowy, tytuł cyklu autorskiego i oznaczenie tomu. W polu 830 tytuł serii zgodny z bazą DBN i oznaczenie tomu. Tytuł serii. Tytuł właściwy serii książki wielotomowej przejmuje się w formie, w jakiej występuje w źródle danych, z zachowaniem podanej wyżej kolejności źródeł. Jeżeli w różnych miejscach książki występują wyrażone w tym samym języku i systemie pisma odmienne tytuły tej samej serii lub książki wielotomowej, należy przejąć tytuł podany w podstawowym źródle danych. Odmienne tytuły nieprzejęte do strefy serii podaje się w strefie uwag wraz z informacją o umiejscowieniu w książce. I tutaj dla Państwa kolejny przykład. Książka pod tytułem Śmigłowiec morski Mi-14. Na stronie tytułowej widzicie Państwo oznaczenie serii Samoloty Wojska Polskiego pod tytuł 100 lat polskich skrzydeł. Natomiast po prawej stronie na fotografii widzicie Państwo okładkę tej samej książki i tutaj jest odmienny tytuł serii Śmigłowce Wojska Polskiego 100 lat polskich skrzydeł. I w rekordzie bibliograficznym będzie to wyglądało następująco. W strefie serii pole 490 tytuł i podtytuł serii z oznaczeniem tomu, a więc Samoloty Wojska Polskiego 100 lat polskich skrzydeł, tom 21. Ta informacja znajdzie się również w polu 830, tytuł serii zgodny z bazą deskryptorów z oznaczeniem tomu. I w strefie uwag w polu 500 informacja o odmiennym tytule serii. Na okładce odmienny tytuł serii Śmigłowce Wojska Polskiego 100 lat polskich skrzydeł. Jeżeli tytuł serii wyrażony jest jedynie znakiem graficznym, nie podaje się jej nazwy w strefie serii i książki wielotomowej. W strefie uwag podaje się nazwę serii nadaną przez katalogującego lub powszechnie znaną. Tutaj dla Państwa taki przykład. Książka Grzegorza Kazdepkiego Bezu Bezu i spółka. Na stronie tytułowej nie znajdujemy żadnej informacji dotyczącej serii. Na grzbiecie ani nigdzie na okładce również nie pojawia się nazwa serii. Natomiast pojawia się tutaj symbol tej serii. Na grzbiecie widzicie Państwo tutaj taki rysunek otwartego parasola. I to jest właśnie nasze oznaczenie serii. I w rekordzie będzie to wyglądało następująco. Tytuł serii wyrażony jest wyłącznie znakiem graficznym, w związku z tym nie ma pola 490. W polu 830 indeksujemy natomiast tytuł serii zgodny z bazą DBN, tak aby książka była wyszukiwana dla czytelnika. I w polu 500 w strefie uwag umieszczamy uwagę o tytule serii, tak zwana seria z parasolem, seria wyrażona wyłącznie znakiem graficznym, symbolem parasola. To jest właśnie ten przypadek, kiedy to pole 490 nie występuje, ponieważ nie mamy do niego, nie mamy możliwości, żeby tam nic wpisać. Pojawia się natomiast pole 830. Dzieje się tak wtedy, kiedy seria nie ma swojej nazwy, ale jest rozpowszechniana, jest rozpowszechniona i może być wyszukiwana przez czytelnika. Wówczas właśnie mamy do czynienia z tak zwaną serią. Jeżeli tytuł serii jest częściowo wyrażony znakiem graficznym, nazwę serii podaje się w strefie serii książki wielotomowej, przejmując występujący w tytule znak graficzny. Jeżeli jakiegoś znaku czy symbolu nie można przejąć ze względów technicznych, zastępuje się go opisem lub odpowiednikiem literowym albo słownym ujętym w nawias kwadratowy i w razie potrzeby podaje uwagę wyjaśniającą w strefie uwag. Tutaj przykład takiej właśnie sytuacji. Książka pod tytułem Chłopak z sąsiedztwa. I w górnej części okładki widzicie Państwo zapis ty plus ja równa się znak serca. A więc tytuł serii jest wyrażony częściowo znakiem graficznym. Wówczas zapis w rekordzie bibliograficznym powinien wyglądać następująco. W polu 490 tytuł serii wyrażony częściowo znakiem graficznym,
Więc ty plus ja równa się w nawiasie kwadratowym serce. W polu 830 tytuł serii zgodny z bazą DBN. I w strefie uwag w polu 500 uwaga o tytule serii. Seria częściowo wyrażana znakiem graficznym, rysunkiem serca. Tak zwany cykl bez tytułu. W przypadku książek, szczególnie z zakresu literatury pięknej, które nie są wydawane pod wspólnym tytułem jako części książki wielotomowej ani też w ramach serii, ale które według informacji od autora i wydawcy mają zgodnie z jego ich zamierzeniem stanowić cykl, nie podaje się żadnych danych w strefie serii książki wielotomowej. Informacje o tak zwanym cyklu bez tytułu podaje się tylko w strefie uwag. I tutaj dla Państwa przykład takiej właśnie sytuacji, tak zwany cykl bez tytułu. Książka J.K. Rowling, Harry Potter i Czara Ognia. A więc bardzo znany cykl, ale jest to cykl bez tytułu. W związku z tym w rekordzie bibliograficznym brak pól 490 i 800, ponieważ ten cykl nie ma tytułu. Natomiast, aby książka była wyszukiwana dla czytelnika, w polu 600 umieszczamy deskryptor postaci fikcyjnej, Harry Potter, który stanowi dogodny punkt dostępu dla czytelnika. Ponadto w polu 500 w strefie uwag zamieszczamy uwagę o tak zwanym cyklu bez tytułu. Tutaj podajemy informacje o tytule części pierwszej cyklu oraz części poprzedzającej katalogowaną publikację. A więc w tym wypadku stanowi część czwartą cyklu, część pierwsza pod tytułem, część trzecia pod tytułem. Z taką sytuacją mamy do czynienia stosunkowo często, na przykład jeżeli chodzi o literaturę piękną. Cykl bez tytułu nie jest jakimś rzadkim zjawiskiem w przypadku literatury pięknej. Tytuł równoległy serii. Jeżeli w książce tytuł serii i książki wielotomowej jest wyrażony w więcej niż jednym języku i systemie pisma, za tytuł właściwy uznaje się tytuł w języku głównej części książki. Jeżeli tego kryterium nie można zastosować, podaje się tytuł wyróżniony typograficznie lub pierwszy z tytułów występujących w podstawowym źródle danych, jeżeli brak wyróżnień typograficznych. Pozostałe tytuły występujące w podstawowym źródle danych podaje się jako tytuły równoległe w kolejności wskazanej przez wyróżnienie typograficzne lub w kolejności ich występowania, gdy brak takiego wyróżnienia. Jeżeli tytułem serii jest nazwa rodzajowa, na przykład zeszyty naukowe, skrypty, materiały, lub tytuł niewyróżniający, na przykład matematyka, historia, zoologia, do strefy serii książki wielotomowej przyjmuje się oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii. Oznaczenie odpowiedzialności serii przyjmuje się w formie występującej w źródle danych. Jeżeli oznaczenie odpowiedzialności jest powiązane składniowo z tytułem serii, przyjmuje się je do opisu w takiej formie bez zmian. Jeżeli nie jest powiązane składniowo, podaje się je po prawym ukośniku z odstępem po obu stronach znaku. Czyli odstęp, prawy ukośnik, odstęp. Jeżeli oznaczenie odpowiedzialności występuje w więcej niż jednym języku i w systemie pisma, podaje się wyłącznie formy w języku tytułu właściwego serii. Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, podaje się formę występującą jako pierwsza. I tutaj dla Państwa przykład takiej sytuacji. Tytuł serii będący nazwą rodzajową. Książka pod tytułem Chiny w latach 1898-1937 między artystyczną tradycją a sztuką zachodu. I na fotografii z prawej strony widzicie Państwo stronę przytytułową, która jest zarazem stroną tytułową serii. I tutaj widzicie Państwo tytuł serii, studia i monografie. I tytuł równoległy serii Studies and Monographs. Jest to więc tytuł będący nazwą rodzajową. W związku z tym w rekordzie
bibliograficznym trzeba będzie przejąć oprócz tytułu serii instytucję sprawczą tejże serii. A więc w polu 490 studia i monografie, studies and monographs, następnie oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i w polu 830 tytuł serii zgodny z bazą DBN i oczywiście oznaczenie tomu. A więc tak postępujemy w przypadku tytułu serii będącego nazwą rodzajową. Musimy dodatkowo podać oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii. Jeżeli książka została wydana w podserii o tytule wyróżniającym, w strefie serii i książki wielotomowej podaje się wyłącznie oznaczenie podserii. Dane dotyczące serii głównej podaje się w strefie uwag, stosując znaki umowne właściwe dla strefy serii. I tutaj dla Państwa taki właśnie przykład. Jest to podseria o tytule wyróżniającym. Książka pod tytułem Litzmannstadt Ghetto – Ślady. I na okładce widzicie Państwo następujące oznaczenia serii. Biblioteka Centrum Dialogu i poniżej seria Park Ocalałych – The Survivors Park. A więc w rekordzie biograficznym będzie to wyglądało następująco. Mamy do czynienia z podserią o tytule wyróżniającym. W związku z tym w polu 490 pojawi się właśnie tytuł podserii i tytuł równoległy. Park Ocalałych – The Survivors Park. Następnie w dwóch polach 830 zaindeksowane tytuły serii głównej i podserii zgodnie z bazą DBN. I w polu 500 musi się znaleźć uwaga o tytule serii głównej. Seria główna, Biblioteka Centrum Dialogu i tytuł równoległy. Jeżeli książka została wydana w podserii o tytule niewyróżniającym, w strefie serii podaje się tytuł serii głównej z ewentualnym oznaczeniem odpowiedzialności dla serii, a tytuł podserii po kropce z odstępem, czyli kropka odstęp. Pozostałe dane serii głównej podaje się w strefie uwag. Tutaj dla Państwa taki właśnie przykład, podseria o tytule niewyróżniającym. Na okładce widzicie Państwo nazwę serii i podserii Światowe Życie Ekstra. A więc podseria Ekstra to jest oczywiście tytuł niewyróżniający. Na grzbiecie widzicie Państwo oznaczenie tomu i jeszcze na okładce, to jest czwarta strona okładki, tutaj widać jeszcze dodatkowe oznaczenie serii i ISSN. I zobaczmy, jak te dane zostały uporządkowane w rekordzie bibliograficznym. Strefa serii, pole 490, podseria o tytule niewyróżniającym. W związku z tym seria główna Światowe Życie, kropka, odstęp, podseria o tytule niewyróżniającym. Następnie oznaczenie ISSN oraz oznaczenie tomu. Dalej. W polach 830 tytuł podserii zgodny z bazą DBN i oznaczenie tomu. I z tytułu serii głównej zgodny z bazą DBN. Pozostałe informacje o serii głównej muszą też znaleźć się w strefie uwag. A więc w polu 500 uwaga o serii głównej, ISSN i numerację serii głównej. I tutaj te wartości zostały podane. To był już ostatni przykład w tej prezentacji. Zachęcam Państwa do kontaktu. Można mi zadawać pytania dotyczące katalogowania, dotyczące przepisów katalogowania. Także wszelkie pytania dotyczące tworzenia i stosowania deskryptorów. Tutaj widzicie Państwo mój adres mailowy.
m.bandura@bn.org.pl. Dziękuję Państwu za uwagę.